zapraszamy na wykład pani dr Marii Rogowskiej z Państwowej Uczelni imienia Stefana Batorego w Skierniewicach i wykład Szkodniki warzyw kapustnych, a po wykładzie zapraszamy na quiz z nagrodami. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do mojego wykładu. Proszę Państwa, pani redaktor Anna Wilczyńska, zapraszając mnie na to spotkanie, powiedziała, że w rejonie, z którego Państwo pochodzicie, gdzie uprawiacie swoje warzywa kapustne, jest problem z paciornicą krzyżowianką. Czy na pewno jest to paciornica? Podobne objawy, jakie uszkodzenia, jakie powoduje żerowanie larw paciornicy krzyżowianki, wywołuje wiele, wiele innych szkodników. Ja o nich powiem i również pokażę, jak te uszkodzenia wyglądają. Na pewno nieraz się spotkaliście z tym, że brak jest stożka wzrostu, że wyrastają dodatkowe liście, że są jakieś, tak jak strzałka pokazuje na zdjęciu po prawej stronie, takie zrakowacenia, tak? Że są jakieś otwory w ogonkach liściowych, że wytwarzane jest wiele, wiele główek jedna roślina wytwarza, czy też powoduje, że róża kalafiora czy brokułu jest, ja to nazywam, roztrzepana, tak? Nie jest taka ścisła. O właśnie, zdjęcie po lewej stronie nam to pokazuje. Z kątów liści wyrasta wiele, wiele małych listków zamiast główki czy też róży. Również w miejscach, gdzie nie ma stożka wzrostu, może tkanka zagniwać, tak jak jest to pokazane na zdjęciu z lewej strony. Wiele tych objawów daje żerowanie z paciornicy krzyżowianki. Żeby być pewnym w swojej diagnozie, powinniśmy poznać dokładnie tego szkodnika. To dotyczy zresztą wszystkich gatunków szkodników. Jeśli nie będziemy znali, nie będziemy wiedzieli, jak on wygląda, jak on żeruje, kiedy się pojawia, to jakie stadium jest szkodliwe, to raczej trudno jest powiedzieć, jak to mówią kolokwialnie, na oko, tak? Paciornica krzyżowianka występuje w całej Polsce. Przede wszystkim szkody wywołuje w części południowej naszego kraju. Żeruje zarówno na uprawnych, jak i na dzikich roślinach z rodziny kapustowatych, tak, więc może również na chwastach z tej rodziny żerować. Objawy można pomylić z chobaczami, można drążyny, podobnie uszkadzają kapustne. Mszyca również może takie szkody wyrządzić, tak niż krzyżowiaczek. Również może takie szkody, gnatarz rzepakowiec, to znaczy larwy, tak? Liście sercowe również mogą być uszkodzone przez mszyce i wtedy roślina nie będzie zawiązywała główki czy też róży. Paciornica krzyżowianka to mchówka niewielka. Jaja są maleńkie, białe, larwa dorasta do 4 mm, jest taka żółtawa, jak widzicie Państwo na zdjęciu. Natomiast bobówka, czyli ta forma przetrwalnikowa i zimująca, jest brązowa i długości około 2 mm. Muchówka przypomina trochę komara, przy czym jest tam więcej tej żółci. Zimują bobówki. Paciornica może mieć nawet 4 pokolenia, czyli 4 razy się będzie pojawiała na polu i 4 razy będzie wyrządzała szkody. Pierwsze pokolenie zauważymy szkody, pojawi się ona w maju, tak? Drugie pokolenie w lipcu, trzecie w sierpniu, czwarte we wrześniu. Czyli jak widzicie Państwo, przez cały okres, kiedy są uprawiane warzywa kapustne, ten gatunek szkodnika będzie się pojawiał.
Najwięcej szkody wywołuje w okresie tuż przed zawiązywaniem się główek, czy też tworzeniem się róż, ponieważ larwy żerują w liściach sercowych i w stożku wzrostu. Typowym objawem, że paciornica krzyżowianka jest na polu, to są właśnie zamiast stożka wzrostu puste miejsce i w tym miejscu takie skorkowaciałe blizny. Tak? To świadczy, bo tak na początku sezonu trudno nam to zobaczyć. To się najczęściej zobaczymy wtedy, kiedy już zbieramy kapustę czy też kalafiory. Brak główki, brak róży i właśnie te takie skorkowaciałe blizny. Tak, może nie być skorkowaciałych blizn, będzie wiele główek, wiele liści drobnych na roślinie. Czy szkodnik wystąpił na polu, możemy potwierdzić prowadząc monitoring. Powinno się pułapkę czy też lustrację na polu prowadzić przed formowaniem róż. Można przeglądać te rośliny, sprawdzać, czy są jaja, przypominam, małe, maleńkie, 0,25 mm. Ale również można stosować białe tablice lepowe albo pułapki trójkątne z podłogą lepową z feromonem płciowym wabiącym samce do tej pułapki. Jeśli stwierdzimy 10-15 jaj w liściach sercowych na 50 kolejnych roślinach, musimy wykonać zabieg opryskiwania, ponieważ będzie to zagrożeniem dla naszej uprawy. Tak wygląda pułapka feromonowa. Proszę Państwa, sprzedaż takich pułapek prowadzi firma Medchem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę się z nimi skontaktować. Terminem najlepszym zwalczania jest okres formowania się róż i główek. Również dobre efekty daje prawidłowo wykonane zabiegi agrotechniczne, na przykład orka głęboka, proszę Państwa. Taka orka przemieszcza te bobówki w głębsze warstwy ziemi i później ta muszka nie ma siły wyjść na powierzchnię, więc ona po prostu ginie. Takie zabiegi agrotechniczne w dużym stopniu. Profesor Szwajda zawsze mówił, że jest to około 50% mniej szkodnika, jeśli są prawidłowo wykonywane zabiegi agrotechniczne. A wiemy, że lepiej zapobiegać niż potem zwalczać. Chowacze, proszę Państwa, ja już o nich mówiłam, i drążyny, tak? To chrząszcze z rodziny rejkowcowatych. One żerują również w stożkach wzrostu i jak widzimy, efekty mogą być bardzo podobne do uszkodzenia kapustnych przez larwy tychże chrząszcz. Pchełki także, jeśli będzie, proszę Państwa, słoneczna, sucha pogoda, to rozsada posadzona bardzo szybko będzie zaatakowana przez pchełki. Pchełkę falistosmugą, czarną, smuszkowaną. One również mogą uszkodzić stożki wzrostu i wtedy też taka roślina nie zawiąże główki. Górne zdjęcie pokazuje rozsadę kalafiora, właśnie zniszczoną, stożek wzrostu zniszczony przez pchełki. Mączlik warzywny od niedawna właściwie na naszych uprawach kapustnych, bardzo groźny szkodnik, również niezwalczany, proszę Państwa, może spowodować, że zniknie ten stożek wzrostu, tak? Bo będzie tak uszkodzony, że on po prostu nie z niego nic nie będzie, że ta roślina nie wytworzy i główki, czy też róży. Ja dla przypomnienia, samica składa jaja w okółku,
ona wbija swój aparat gębowy kłująco-ssący, wbija w tkankę liścia i obracając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara składa jaja. Jajo jest odporne na insektycydy. Pamiętajcie Państwo o tym, że jajo jest odporne na insektycydy, dlatego też zabiegi po sobie należy powtórzyć. Tak? Tak wygląda cykl rozwojowy jednego pokolenia. Z jaj wylęgają się larwy. Pierwsze stadium larwalne ma odnóża i ono się przemieszcza na niewielką odległość. Następne stadia już tych odnóży nie mają, ale po prostu mają za zadanie jeść. Jeść i wydalać, tak? Ostatnie stadium to puparium, jest to stadium również nieruchome, ma kształt takiej orzęsionej puszeczki. Z tego puparium wylatują osobniki dorosłe. I pamiętajcie tutaj, że jajo i puparium jest odporne na działanie insektycydów. Dlatego też zabiegi trzeba powtarzać. Ogromny wpływ na rozwój mączlika warzywnego ma temperatura, przebieg pogody, dlatego też trzeba o tym pamiętać. Jest to owad ciepłolubny i przy ciepłej, słonecznej pogodzie ma znacznie skrócony cykl rozwojowy. Na jednym liściu zobaczymy właściwie wszystkie stadia rozwojowe, jeśli dopuścimy do tego, że pozwolimy na to, żeby mącznik się rozwijał. Będą osobniki dorosłe, larwy stadium pierwszego, drugiego, trzeciego, puparium, będą również jaja. Pamiętajcie, że najlepszym terminem jest pojawienie się pierwszych osobników dorosłych, zanim samice złożą jaja. Ważne jest zwalczanie chwastów wokół plantacji i na niej. Pamiętajcie, że ten szkodnik zimuje przede wszystkim na takiej roślinie, która nazywa się glistnik jaskółcze ziele, ale również na cykorii podróżnik, zimuje również na rzepaku, więc odległość między plantacją kapusty a rzepakiem też powinna być zachowana. Ta izolacja przestrzenna powinna wynosić około 500 metrów. Sadzenie rozsady bez jaj, bardzo ważne, tak? No bo skąd się ten szkodnik pojawia, więc albo nalatuje z chwastów, które rosną w koło plantacji, albo przenosimy na pole razem z rozsadą. Konieczne jest przemienne stosowanie substancji aktywnej. To dotyczy zresztą wszystkich środków, jakie będziecie stosowali w swoich uprawach. Pamiętajcie, że przemienne stosowanie środków to nie jest to, że stosujemy środek innej nazwy. Musimy zwrócić uwagę na grupę chemiczną i na nazwę substancji aktywnej. Również środki, które są skuteczne do zwalczania tego szkodnika, a przede wszystkim zalecane jest Movento, które jest środkiem układowym i krąży w roślinie i tą skuteczność nawet, pamiętam jak robiliśmy badania, ma to działanie persystentne, czyli długotrwałe, nawet do 21 dni, ale warunek jest taki, że środek zostanie po opadach albo po podlewaniu. Jeśli będzie sucho, soki wtedy w roślinie słabiej krążą, a więc również te substancje czynne też słabiej krążą w roślinie, a przez to będzie bardzo niska skuteczność tego preparatu. Wspominałam Państwu, że mszyce również uszkadzają. Proszę zwrócić uwagę na plantacji, że coraz częściej pojawia się mszyca brzoskwiniowa, która jest dosyć trudna do zwalczania. Więc trzeba zwalczać mszyce tak, zarówno jeden gatunek, jak i drugi. Tu bym chciała tylko Państwu poprosić, że jeśli będziecie stosowali insektycydy do zwalczania tych mszyc, to one będą skuteczne wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze kolonie, takie malutkie, to znaczy widzimy osobnika uskrzydlonego,
tak, dorosłego uskrzydlonego i w koło 10, góra 20 maleńkich myszyczek, czyli larw. Wtedy ten zabieg jest najskuteczniejszy, no bo preparaty najlepiej działają na larwy. To raz, a po drugie będzie on wtedy nieszkodliwy dla organizmów pożytecznych, takich jak biedronki, złotooki, czy też mszycarze. Na zdjęciu widzicie Państwo właśnie kapustę uszkodzoną, z uszkodzonym stożkiem wzrostu. Ona już nie zawiąże główki, właśnie przez mszyce. Mszyce są najbardziej niebezpieczne w czerwcu i w lipcu. Ciepła, słoneczna pogoda, ale nie za gorąco, bo takich upałów mszyca też nie lubi. O tak, już mówiłam o zwalczaniu mszyc. Pamiętajcie Państwo, że po 10 dni, po 10 dniach od momentu pojawienia się pierwszej takiej maleńkiej kolonii pojawiają się na plantacji nasi sprzymierzeńcy, czyli drapieżce, czy też parazytoidy, które mają ogromny udział w ograniczaniu mszyc na plantacji. Jeśli zastosujemy później ten preparat, zabijemy i mszyce, ale również zabijemy złotooki, biedronki, mszycarze, czy też inne gatunki. Tętnisz krzyżowiaczek również przez kilka lat był ogromnym problemem na plantacjach kapusty. Oczywiście szkody wyrządzają gąsienice. Gąsienica dorasta do 12 mm, jest zielona. Tak, motyl jest niewielki, ma skrzydła dachówkowato złożone. Poczwarka to taki jedwabisty, cygarowaty kokon. I widzimy zdjęcia z uszkodzonymi roślinami. Kiedyś na plantacji takiej doświadczalnej w kontroli liczyłam te gąsienice i naliczyłam 143, ale no myślę, że u Państwa aż nie dopuszczacie do takich ilości, tak? Tam liście były ażurowe. Proszę zobaczyć na zdjęciu po prawej stronie kalafior i poczwarki, tak? Już kokony, taki może słabo widać, ale taki widać zielone, tak? Tam się przekształci i zanim, czy jak zetniemy taką różę, oczywiście ona obniża, właściwie nie nadaje się do handlu, tak? Gnata żywakowic wspomniałam, ta jego nazwa piękna, Atalia colibri, tak? Ale szkodnik jest okropny, dlatego że bardzo żarłoczne są larwy. W rejonie uprawy chrzanu, czyli tutaj w rejonie Wielunia, Śradza, mówią na tego szkodnika czarna liszka. W ciągu jednej nocy potrafi zniszczyć plantację. I one również uszkadzają właśnie stożek wzrostu, liście sercowe, roślina nie zawiązuje główki czy też róży. Chciałabym już jeszcze, proszę Państwa, na koniec powiedzieć, przypomnieć troszkę informacji o śmietce kapuścianej. Ta mchówka trzy pokolenia, tak? Czyli właściwie od kapusty wczesnej do późnej uszkadza, a ostatnio nawet w rozmowie z producentami doszliśmy do tego, że najprawdopodobniej, jeśli jest słoneczna, piękna pogoda, nie ma deszczu, nie ma silnych wiatrów jesienią, to może się pojawić czwarte pokolenie. To znaczy pojawiają się larwy tego czwartego pokolenia. Ona może nie wytworzyć form zimujących, czyli tej bobówki, tak, na dolne zdjęcie, proszę zobaczyć, to jest właśnie bobówka, to jest ta forma zimująca, w środku jest poczwarka. Ale bobówki z trzeciego pokolenia są w glebie, więc szkodnik wyrządza coraz większe szkody. Ona jest coraz bardziej, ma coraz większe znaczenie gospodarcze ze względu na to przystosowanie się do warunków pogodowych, jakie w tej chwili istnieją i wytwarzania tego jeszcze czwartego pokolenia. Szkody, pierwsze pokolenie wyrządza szkody na wczesnych kapustnych, atakuje przede wszystkim korzenie. Drugie i trzecie pokolenie już atakuje
róże, brokułu, kalafiora, atakuje główki kapusty, tak? Czyli samica składa na nie przy szyjce korzeniowej larwy, chociaż czasami też, ale przede wszystkim składa na róże, na główki kapusty pekińskiej, brukselskiej. Tak wyglądają uszkodzenia. Oczywiście w miejscu, gdzie larwy żerują, tkanka gnije i no po prostu to nie jest produkt handlowy, tak? Bardzo ważny jest termin zabiegu. Pamiętajcie Państwo, w różny sposób można prowadzić monitoring tego szkodnika. W tej chwili brak jest środków do zaprawiania, a szkoda, bo one były bardzo skuteczne. Więc termin zabiegu ustalamy, możemy sobie w różny sposób prowadzić tę obserwację. Licząc jaja, odławiając do żółtych naczyń Merika, tak, to jest po lewej stronie, taka miska jest wypełniona wodą, tam wpadają muchy, potem musimy je odróżnić od wielu innych much, które wpadną. Jest to dosyć trudne, również może być metoda hodowlana, to taki, widzimy taką jak gdyby piramidę, tak, tam są składane bobówki i czekamy, kiedy wyleci mucha. Najlepsze jest pułapka zapachowa, która odławia ciężarne sennice. Firma Metrem je sprzedaje, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę zajrzeć. W ciornastek tytoniowiec, proszę Państwa, nie spotkałam się z tym, żeby uszkodził stożek wzrostu czy liście sercowe, ale również jest dosyć groźny. I ja tylko, tak wyglądają uszkodzenia na kapuście, tak, takie płaskie, brązowawe wyrośla typu brodawki. I chciałabym powiedzieć o cyklu rozwojowym. Na potrzeby takich wykładów zrobiłam rysunek, proszę zobaczyć. Samica składa jaja, z jaj wylęga się pierwsze stadium larwalne, potem pojawia się po dwa dni później drugie stadium larwalne i widzimy taką, na dole tego koła widzimy kreskę. To jest jak powierzchnia gleby. O. Stadium pronimfy i nimfy zachodzi w glebie, proszę Państwa. Proszę o tym pamiętać. Żaden zabieg opryskiwania nie działa na te dwa stadia, czyli na pronimfę i nimfę. Dlatego też zabieg należy powtórzyć, bo one z nimfy, tak, przechodzi w stadium już osobnika dorosłego, wychodzi na powierzchnię, no i znowu po kopulacji, tak, samica znowu składa jaja, cykl się zaczyna w ciornastka na nowo. W zależności od pogody, od wilgotności gleby, taki cykl może trwać jednego pokolenia 30-40 dni, czyli w okresie wegetacji. Pierwsze już zobaczymy na początku maja i właściwie do pierwszych przymrozków będą te wciornastki żerowały. Szkody wyrządzają i osobniki dorosłe, i larwy, tak? Pierwsze stadium i drugie stadium larwalne. Pamiętajcie o przemiennym stosowaniu substancji aktywnej, a nawet przemiennym stosowaniu grup chemicznych. Opryskiwanie w dwóch, trzech cyklach. Każdy cykl to dwa zabiegi co 7 dni. Pierwsze powinniśmy zrobić wtedy, gdy pojawią się pierwsze szkodniki na roślinie. Drugie, jeśli się potrzeba. Trzeci cykl, proszę Państwa, to nie jest pomyłka. W okresie, gdy 50% szczypioru się załamuje, bo wtedy ten ciornastek z cebuli, spora, przelatuje właśnie na kapustę. I dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Myślę, że się zmieściłam w czasie. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Tak, dziękujemy pani doktor Maria Rogowska. Mamy pytanie od widzów. Pan Krzysztof pyta panią doktor, w jaki sposób można ograniczyć występowanie ślimaków w uprawie warzyw kapustnych?
Proszę pana, więc ślimaki jest wiele różnych metod. Można zwalczać je chemicznie, są specjalne preparaty, muloskocydy. Można, jeśli jest to nieduża powierzchnia, można na przykład rozsypać wzdłuż pola, na granicy pola, a na przykład rowu czy jakichś zarośli, bo stamtąd nachodzą ślimaki, można rozsypać plewy jęczmienne, tak? One są ostre, ślimak tego nie lubi. Można robić różnego rodzaju pułapki, bardzo dobre efekty daje rozkładanie grubej tektury, ta tektura musi być wilgotna i pod tekturę wkładamy jakieś kawałki pokarmu roślinnego. Może być to marchew, burak czy obierki z jabłka, tak? Ślimaki tam będą wchodziły i wtedy podnosimy taką tekturę, zbieramy ślimaki. No, można je wynieść na nieużytki, można je zabić. Pułapką może być również ciemne piwo, tak? Wlewamy do, ale to też tylko na doraźnie, na małych powierzchniach. Takie piwo trzeba wlać do płaskiego naczynia i oczywiście wczesnym rankiem sprawdzić, czy one tam wpadły, przyciąga je zapach schłodu i po prostu je usunąć, bo jak wytrzeźwieją, to uciekną. Ale na dużych plantacjach, no niestety, ale ściśle przestrzegać instrukcji stosowania, ponieważ jeśli zastosujemy te granule w deszczową pogodę czy przed deszczowaniem, to one się po prostu rozmiękną i nie będzie żadnego efektu, nie będą skuteczne. Mhm. Dziękujemy bardzo. I drugie pytanie od pani Patrycji. Jaki jest najgroźniejszy szkodnik w uprawach warzyw kapustnych według pani doktor? Który przynosi największe... Ja myślę, że śmietka kapuściana. Moje doświadczenia mówią o tym, że śmietka kapuściana wyrządza ogromne szkody. Tak naprawdę w warzywach z rodziny kapustowatych, bo tak powiem, proszę państwa, to aż ważnych gospodarczo występuje 23 gatunki. Wszystko zależy od tego, w jakim rejonie mamy plantację, bo niektóre gatunki występują wszędzie, niektóre tylko lokalnie, ale wyrządzają dużo szkód. Także to wszystko zależy od wielu czynników. Ja uważam, że sztandarowym jest śmietka kapuściana, bo ona zawsze i wszędzie będzie występowała. No a ostatnio mącznik warzywny, no i oczywiście tantnisz krzyżowiaczek, tak? Bo one również z powodu źle wykonywanych zabiegów, nieterminowo sprawiają właśnie producentom dużo, dużo problemów. Dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie pani doktor za wykład i za rady i wskazówki.